Hejka, witajcie. Pewnie zastanawiacie się, co ten chłop dzisiaj powie. Co on może wiedzieć o stoczni? A niezbyt wiele. Miałem taki krótki epizod na stoczni remontowej i to w ogóle tragedia była. W Anglii też byłem na stoczni offshore'owej. Troszeczkę co innego, to jest to taka stocznia. Stocznia właśnie typowo robili platformy, zbiorniki na ropę. Więc typowo statki, tylko i wyłącznie miałem epizod właśnie krótki w Holandii na remontówce. W Rotterdamie byłem, taka stocznia remontowa nazywa się, czekajcie, jak oni się nazywa? Keppel Verroma. Tak się nazywa ta stocznia. Miałem, powiem szczerze, inne myślenie zanim tam poszedłem. Jak dostałem tą ofertę, bardzo się cieszyłem. Mówię, idę na stocznię. Nie sądziłem, że to też remontowa. Nowe sekcje, wiadomo, jest dużo lepiej niż remontówka. Na remontówce przede wszystkim tam nie trzeba za dobrze spawać. Nie potrzeba w ogóle jakichś fachowców. Tam widziałem, to co widziałem, to po prostu zmieniło całkowicie moje myślenie o stoczni, że tłumaczyli się tym, że na to, na przykład jak podłogę gdzieś się spawało, to po prostu przyjdzie taka warstwa gumy, farby, wszystkiego i nikt tego nie zobaczy, więc tam nie ma co się starać. W wielu miejscach, gdzie na przykład jakieś żebra szły, też byle jak to wszystko pospawane. Najważniejsze były, wiadomo, styki, które były na poszyciu. To są ważne rzeczy, ale każde inne po prostu w środku, pod pokładem, wiecie, że tam macie kilka warstw tych podkładów, tam im niżej się idzie, tym mniej się spawacze starają. Więc tak to moje jest odczucie. Pewnie tutaj zaraz będzie fala nienawiści, komentarzy od stoczniowców, którzy twierdzą, że oni po prostu są najlepszymi spawaczami na świecie. Owszem, jest tam paru zawsze, którzy potrafią, którzy zrobią styki, podbadanie przy musach. Spoko. Nie mam nic do takich ludzi, ale chodzi o całokształt. Pamiętajcie, jeżeli naprawdę, bo dużo młodych ludzi pcha się na stocznię, co spotykam kogoś młodego, to on chce na stocznię. Piszecie do mnie, chce na stocznię. Dobrze, okej, ale przede wszystkim wiadomo, na stoczni nauczycie się wszystkich pozycji, tak? To też jest dobre, ale pamiętajcie, to nie jest lajtowa robota, bo spawanie cały dzień w takiej pozycji sufitu, to wam ręce do ziemi będą po prostu wisieć. Jeżeli nie będziecie mieli nawet, a nawet jak sobie wygodnie siądziecie tego, mając ręce u góry cały czas, to nie jest przyjemne. Tak jak mówiłem kiedyś, warto jest tak robić, bo wiadomo, wykształcają wam się mięśnie, o których kiedyś nawet nie mieliście pojęcia i wzmacniają się, jest wam coraz łatwiej, ale nawet jeżeli pracuje się ileś lat robiąc to samo, to i tak będą masz te ręce boleć. Czy nie warto sobie wziąć jakąś robótkę, gdzie wszystko jest obracane, większość łączeń jest w bardzo wygodnej pozycji. Przymus, nie wiem, czy piąto jest przymus, bo ktoś mnie tu zaraz poprawi, że piąto jest przymusem. Ja uważam, że piąto jest pozycja wymuszona, więc też przymus. To tak nie męczy, bo się można zawsze oprzeć i tego pionika jakoś zrobić. Sufit to już jest wyższa półka, a powiem wam, że na przykład robienie przetopu, pełnego przetopu w suficie, to też wymaga naprawdę dużych umiejętności. Warto się oczywiście też nauczyć. Ja ostatnio przetop w suficie, ojejku, już bardzo dawno temu robiłem. Ostatnio na tym próbki miałem w suficie w Brukseli, co byłem w Belgii. To było, żebym was nie skłamał, z 5 lat temu, więc teraz miałbym naprawdę duży problem, żeby zrobić przetop w suficie. Aczkolwiek ten przetop pewnie by mi wyszedł, słuchajcie. Lepszy bądź gorszy, ale by wyszedł. Bo umiejętności zawsze zostają. To jest jak jazda na rowerze. Jak już się raz nauczysz, to już nie zapominasz. Więc jak już nauczycie się tych wszystkich pozycji na stoczni, warto jest spokojnie ewakuować się. Pójdź sobie do pracy, gdzie będziecie mieli, mówię, niewielką różnicę w wypłacie, a będziecie mogli na spokojnie ten... Przede wszystkim, co jest bardzo ważne na stoczni? Co będzie dla was ciężkie?
wszystkie pozycje, w których będziecie musieli spawać, nadwyrężenie całego ciała, często spawanie w ciasnych pomieszczeniach, na lusterko, na jedno oko, w jakiejś niezwykłej przyłbice, tylko w małpce. Wiecie, co to małpka? Pewnie wiecie. Jak nie wiecie, to piszcie na dole, pokażę wam na następnym odcinku, co to jest małpka. Więc często w miejscach, które są słabo wentylowane, bo nie da się wentylować tych miejsc, nie da się wejść tam w przyłbicy, na przykład właśnie z nawiewem, z dopływem powietrza czystego, więc wchodzi się po prostu na takim, na wdechu wchodzi, spawa i szybko wychodzi. Dużo takich miejsc też jest, więc to też musicie wziąć pod uwagę, że lekko nie będzie. I to, że wy przyjdziecie i zaczniecie płakać, że wy tego nie dacie robotę, to nic nie da. Po prostu dostaniecie bana i wywalą was. Trzeba być tu nastawionym psychicznie, że to jest ciężka robota, bo naprawdę praca stoczniowca jest często ciężka, a przede wszystkim jak jesteś młody, pamiętajcie, jak jesteś młodym, to będą was wciskać, a jeszcze szczupłym, młodym i szczuplutkim, to was będą wciskać do każdej najmniejszej dziury, gdzie nie dość, że nawdychacie się tych wszystkich toksycznych dymów, poparzycie się, bo spawając tu obok gdzieś tam tego, to wszystko gorące, na pewno nieraz się poparzycie, na pewno nieraz się obijecie, guza na głowie, na nodze, rozetniecie se coś, bo będzie trzeba gdzieś się przeciskać, to se nogę rozwalicie, rękę, palec. Nic przyjemnego, rozumiecie? Nic przyjemnego. Możecie sobie na pewno zachęcam, żeby sobie pójść nawet na chwilę, na 2-3 tygodnie, na miesiąc, 2-3, na krótki okres, pójść na tą stocznię i sobie zobaczyć, jak jest. A może traficie na normalnych ludzi, którzy nie będą was tylko ciskać po takich miejscach. Może będzie spokojnie, nie będzie żaden brygadzista tam cisnął, żebyście to jak najszybciej skończyli. Pewnie, ale obiecuję wam jedną rzecz najbardziej. Że do domu wrócicie wykończeni. Na 100%. Po takiej przygodzie w stoczni. I pieniądze nie są nieraz adekwatne do tego, co się tam robi. Bo owszem, można pójść na stocznię, można czasami, jakąś historię słyszałem i widziałem i sam wiem, jak było, że cały dzień się stało, nic nie robiło, bo na stoczni tak bywa. Jest duża ekipa, dużo jest sekcji, miejsc, do których nie przyjdzie wasz brygadzista, a jak przyjdzie, to przyjdzie na chwilę, tylko zobaczy, coś tam zrobiliście i pójdzie, więc nieraz o was zapomną, więc można sobie pościemniać, ale kiedy trzeba robić, to trzeba robić, słuchajcie. I uwierzcie mi, że w tym momencie, kiedy będzie trzeba robić, to nawet już nie będziecie pamiętać o tych dniach, gdzie jest taka lawa. Niektórzy lubią, znam ludzi, którzy lata robili, z chęcią chcą wrócić na stocznię. To nie dla mnie. Ja uważam, że to nie jest dla mnie. I powiem wam szczerze, przekonajcie się i piszcie do mnie. Komentarze pod spodem, albo na grupie napiszcie. Jeżeli ktoś jeszcze nie jest na grupie, zapraszam Świat Spawaczy na Facebooku. Zapraszam i proszę o jakąś tam informację, jak wam się pracuje, czy jesteście zadowoleni. Bo może wam się akurat podoba. Może uważacie, że to, co tutaj dzisiaj powiedziałem, nic nie jest warte. To jest tylko i wyłącznie moja opinia. Chociaż nie tylko moja opinia, bo znam wielu ludzi na przykład też, którzy pracowali na stoczni i na dzień dzisiejszy mówią, że nie chcą na stocznię wrócić. Bo póki pracowali, to pracowali, a jak zmienili na robotę lżejszą, za praktycznie podobne pieniądze, to stwierdzili, że nie ma sensu męczyć się, nadwyrężać, zwłaszcza kiedy już się jest po 40, po 50, to już się nie chce. Póki jest się jeszcze młody, 20-30 lat, to jeszcze tak. Jeszcze ktoś tam daje radę, ale zastanówcie się, czy warto. Koniec na dzisiaj. Trzymajcie się. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, zostaw pod filmem łapkę w górę i napisz komentarz, co naprawdę Ci się tam bardzo podobało. A jeżeli w przyszłości zamierzasz jeszcze oglądać
pełne wartościowe filmy na moim kanale, zapraszam do subskrybowania tego kanału. Wystarczy, że też pod filmem naciśnięcie ten przycisk, czy na czerwono napisane subskrybuj, do tego dzwoneczek, dzięki czemu w pierwszej kolejności za każdym razem, co wrzucę nowy filmik, za każdym razem będzie YouTube Was informował o tym i będziecie mogli być na bieżąco z filmami, z informacjami, jakie Wam przekazuję, całkowicie za darmo. A jeżeli to Wam wszystko nie wystarczy, jeżeli będziecie chcieli więcej wiedzy, możecie tak samo wejść pod filmikiem, nacisnąć funkcję wesprzyj. Dzięki temu drobna suma będzie wchodzić na moje konto, a Wy będziecie mogli bezpośrednio ze mną wymieniać wszystkie informacje. Mam nadzieję, że spotkamy się na tym kanale jeszcze raz. Do zobaczenia. Cześć!